Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Kronik Myrtalnych. W poprzednim odcinku zajmowaliśmy się głównie tym, że walczyliśmy sobie na tej niby arenie w magazynie na slumsach i dzięki temu właśnie wygraliśmy sobie sporo naprawdę złota. Ponad 2000, 2700 chyba mniej więcej dokładnie. I expa też naprawdę nas sporo wpadło, więc właśnie taki dobry sposób na zarobek i na exp to był. Jakieś tam niby zadanie też się z tym odpaliło, ale ogólnie tak to nieźle. No i ze wszystkim sobie tam poradziliśmy, ze wszystkimi ludźmi. Było dość w sumie ciężko, jak z dwoma walczyliśmy na pięści, ale tak to ogólnie sobie poradziliśmy. No i ogólnie właśnie później zaczęliśmy się bawić z tym, żeby expić, ale jeszcze przed tym w sumie wyuczyliśmy się w końcu alchemię doświadczoną. I właśnie kieruję się w tą stronę, żeby alchemię na mistrza jak najszybciej sobie zdobyć, więc właśnie musimy wtedy dobić 26 poziom. I tam zapłacić chyba 2500 złota. No dużo tego złota pójdzie, ale no mam nadzieję, że nam się to zwróci. Więc właśnie taki mam jakby cel i właśnie troszkę sobie ekspiłem już. I chciałbym właśnie dalej sobie poekspić w tym lesie. Bo tutaj właśnie się sporo potworów, można powiedzieć. Może nie sporo, ale troszkę potworów nam się tutaj zrespiło. A poza tym jeszcze z wargami tutaj nie walczyłem. Bo je wtedy sobie zostawiałem, bo były zbyt ciężkie dla mnie. I było ogólnie tutaj jeszcze właśnie inne jaskinie niż to, do której chciałem wejść. Tam będziemy musieli do tamtej jaskini w poprzednim odcinku, z końca poprzedniego odcinka chyba sobie właśnie z akrobatyką wejść, więc będziemy musieli z tym poczekać. Może by się nam w sumie udało wejść tam, ale wiele prób by trzeba było pewnie robić. Poczekać, bo chcę się uleczyć. No tu są te wargi i pojedynczo fajnie się z nimi w sumie walczy. Zapiszmy. Pojedynczo się spoko walczy z nimi. Ale właśnie gorzej, jak tutaj już kilka na nas wyskoczy, a wiem, że... Dobra, tu są te powolne bestie. No niby powolne bestie. Leśne bestie. Dobra, są te wargi, widzę, że je pojedynczo biegnie do nas, czyli spoko. Dobra, zaraz go... Zjedziemy. Okej, okay, zajebiście, nawet nas nie ukąsił. Łatwo ogólnie z wargami można walczyć, bo jak oni skaczą na nas, to po prostu cofamy się i łatwo uniknąć ciosu. To jest właśnie ta jaskinia, którą chyba wtedy kiedyś tam sprawdzałem z ciekawości na miksturze chyba szybkości tam wbiegłem po prostu. Kurde, nie udało mi się. I tam był chyba niedźwiedź czarny, ale nie mam pewności, czy to ta jaskinia, bo tu było właśnie ich chyba kilka. Więc ogólnie właśnie sobie poekspimy tutaj, bo naprawdę mamy sporo właśnie tutaj potworów, można powiedzieć, do zabicia. Ciężko będzie, kurde, z tymi wargami tam chyba, bo one są naprawdę bardzo ściśnięte. Nie widzę go. Aha, dobra, jest tutaj za tymi krzakami. Nie zauważyłem go. I naprawdę tych wargów tutaj też jest sporo. A z nich jest po 300 expa. I fajnie, bo też przy okazji trofea zbieramy. A będziemy na pewno potrzebowali złota ostatnio, bo... To znaczy będziemy potrzebowali złota, bo jak tą alchemię wyuczymy za 2500, no to troszkę nam złota ucieknie. 2,5 czy tam 2700, już nie pamiętam, ale sporo po prostu. No i też 30 punktów nauki, kurde. Dobra, chyba jeden podejdzie. To jest właśnie tak to zrobione, że... Pojedynczo można dość łatwo sobie odciągnąć takie wilki czy tam wargi, więc spoko. W taki sposób właśnie sobie ekspimy tutaj. Te trofea w sumie nam się już troszkę nazbierało i ich będzie można właśnie to sprzedać. No i jak nam się uda właśnie alchemię zrobić na mistrza, nie dwa pojedynczo. Alchemię na mistrza jakby się nam udało zrobić, to może byśmy na tyle wystarczającą mikstur zrobili siły z tego, żebyśmy może mogli zmienić już sobie broń na lepszą. Bo tam właśnie też znalazłem schemat fajny w skrzyni. Z takiego skarbu właśnie, którego wykopaliśmy. Ale w sumie ten schemat też już widzieliśmy tam u jednego handlarza w przystani łotrów, więc miałem i tak na celu to zrobić. Ten schemat kupić i zrobić raczej sobie tą broń z tego schematu. Więc może nam się uda to zrobić, ale zobaczymy. Na razie to i tak musimy ekspić, bo musimy no... dobić te dwa poziomy. Dobra, zobaczmy. Wejdźmy do tej jaskini. Jeżeli tu będzie ten niedźwiedź czarny, to może być ciężko, chyba nawet nie dam rady. Ale jeżeli to nie będzie ta jaskinia,
Tak, to jest ten czarny niedźwiedź, kurde. Jakoś na pewno da się go. Ktoś mi tam napisał, żeby niby tymi bocznymi ciosami chyba uderzać. Z i C mam chyba, Z i V. Serio? To tak będzie działać? Tak jak teraz? No niby tak, w sumie jak on podbiega, to zaraz ucieka, bo dostaje cios. W sumie tak, to jest chyba taktyka na niego i jest to dość jednak łatwe do ogarnięcia, bo wtedy tak to nie używałem tych ciosów bocznych na niedźwiadki chyba. Widzicie. Dobra, będę mógł ogarnąć sobie chyba resztę takich niedźwiadków czarnych, bo już... Ale bym dostał. Bo już jakieś tam... O kurde. Ale chyba poradzimy sobie. Bo już jakieś tam... Spotykałem, dobra, 500 expa. Skóra czarnego niedźwiedzia, pewnie bardzo rzadkie trofeum. Pewnie, na pewno będzie drogie to. Miód. Kolejny miód. Błysk. Dość ciekawa nazwa. Jest, wymagana zręczność, kurde, 95. No dobra, ale jest ciekawe to. Myślę, że coś takiego w sumie... lepszego tu znajdziemy. Dobra, kontynuujmy. Musiałem na chwilkę przerwać nagrywanie i niestety nie zapisałem i musiałem przyjść jeszcze raz zabić tego niedźwiedzia. Chyba nawet mi lepiej poszło. To znaczy, drugi raz zrobiłem to i przegrałem, bo przycisnąłem go do ściany, a on mnie ciągle atakował, więc nie można tak go do ściany właśnie przyciskać. Ale stanąłem sobie tutaj, on sobie tak do nas podbiegał i właśnie ciągle robiłem tak jak na początku, więc poszło mi za trzecim razem właśnie, więc spoko. Mamy tą jaskinię oczyszczoną, lecimy dalej w sumie, bo tam jeszcze widziałem jakieś wargi czy coś i być może jeszcze jakąś jaskinię tutaj znajdziemy. W sumie tam była po drugiej stronie jaskinia też jakaś i wtedy byliśmy chyba w niej, ale nie mam pojęcia, czy całą ją przeszukiwaliśmy. Być może coś tam było, co nas jakby przyblokowało, więc będziemy mogli sobie to sprawdzić. Ale tak to poza tym właśnie zobaczymy. Jeszcze tutaj, czy są jakieś potwory. Kurde, no naprawdę nie mogę ogarnąć tego. Widzicie, no nie pojawia mi się interakcja. Trzeba naprawdę dobrze przycelować, żeby zciąć te drewno, to drzewo. No ale dobra, jest okej. Nie ma takiej... bez przesady. Dobra, w ogóle jestem taki wybity z wątku i muszę się ogarnąć na chwilkę. Dobra, lecimy. Dalej. Lecimy. I czy tutaj... Nie, tutaj nie ma żadnych wargów. Może zróbmy tak, żeby jakiś łuk czy coś założyć, albo jakiś czar, żeby właśnie mniej więcej sobie wykryć wroga. Na przykład weźmy sobie tą ognistą strzałę. Może właśnie sobie jakiegoś wroga wykryjemy. I wtedy sobie go ubijemy, ale ogólnie tak to chyba widzę, że cienko już w tym lesie. Jedynie chyba to nam tylko te wargi zostały i te bestie, które się zrespiły przy trzecim rozdziale. Widzę, że nic więcej. No ale dobra, lecimy do tej jaskini, w której chyba właśnie wtedy byliśmy i chcę ją zobaczyć, czy tutaj na pewno... Aha, to były te drzwi. Tego niby się nie da otworzyć, a tam w ogóle w sumie właśnie chyba nie widać nikogo. Nie wiem, być może to będzie związane z jakimś tam questem kiedyś czy coś. Ciekawe w sumie. Ale no dobra. I pójdźmy w sumie tutaj, bo też chyba tutaj jak byliśmy, to był ten zwykły niedźwiedź zaraz. Z nim też będziemy mogli sobie zawalczyć, bo chyba nie biliśmy go. Tak, wtedy jeszcze byliśmy za słabi chyba. I zostawiliśmy go. Więc będzie można go ubić. Mamy w ogóle 32%. Dobra, włączyłem stopper, będę musiał, tam nie wiem, było chyba z 6 minut, dobra, będę musiał dodać i tak dalej. W ogóle ścierwojad leży? Kiedy ja go zabijałem? Nie zabijałem go. On go nie dominował wtedy. Nie zabijałem go, a nie ma żadnego mięsa, nic z niego. Dziwne, że te zwłoki tutaj leżą. Dobra, jest to niedźwiadek, w sumie zapiszmy, bo nie zapisywałem po tym niedźwiedziu, po zabiciu tego czarnego. Jeszcze. Więc dobra, i w sumie też ciekawe, co my tutaj w ogóle znajdziemy, to są jakieś ładne wodospady i coś takiego. Dobra, niedźwiedzie to naprawdę będą teraz chyba żadnym problemem dla nas. Telekineza, czy coś mi pokaże? O, coś tam widziałem, nawet jakieś ostrze czegoś tam, nie wiem, dobra, ale są te rzeczne mirty też, które nam przeszkadzają jakby w wyszukiwaniu tych rzeczy, więc to też zbierzmy od razu. Ale myślę, że będzie można coś fajnego znaleźć. Tutaj są te mułowe mirty.
też zbierzmy od razu. Dobra, wypełnijmy sobie. Odpalmy telekinezę jeszcze raz. Naprawdę? Nie będzie można tak wypłynąć? Dobra, chyba tutaj będzie można. Ostrze dezertera. O kurde. Ciekawie brzmi. To jest pod wodospadem jakoś? Tak. Chyba wziąłem. Tam widzę skórzany mieszek od razu. Weźmy. Te ostrze naprawdę ciekawi mnie. W sumie jeszcze go chyba nigdy nie widziałem, więc... Może być jakieś mocne. Może, ale nie musi, ale zobaczymy. Ale groźnie brzmi. Dobra, będziemy musieli tak jeszcze sobie telekinezę odpalić, bo być może coś jeszcze znajdziemy. Widzicie, jakaś jaskinia. O, to ciekawe, ale drzwi są, kurde. Sprawdźmy te ostrze. Ostrze dezertera. Widzę, że to będzie troszkę gorsze. Około 70-70. Fajne w sumie, dwuręczne. Ładnie wygląda. W ekwipunku nie wiem, jakby na żywo wyglądało, jakbyśmy założyli... Klucz. Kurde, dlaczego to jest zamknięte znowu? To znaczy tamto też było zamknięte, to też. Nie wiem, czy tam ktokolwiek jest. Patrzę przez tą szparę, ale nikogo tam chyba nie widzę. Klucz. Ciekawe, czy byśmy mogli właśnie tutaj gdzieś ten klucz znaleźć. To mnie ciekawi. Być może. Niby telekineza, no nie bardzo. Nic nam chyba tu już nie pokaże. Raczej mamy tu wszystko ogarnięte, więc pewnie gdzieś indziej będziemy musieli ten klucz dostać. Też właśnie może będzie jakieś zadanie czy coś. No dobra. Lećmy dalej. Lećmy dalej, ale myślę, że w lewo pójdźmy sobie też jeszcze od razu przy okazji, bo być może tutaj też coś się przyrespiło. Ej, tak chyba dokładnie bardzo tak nie przeszukiwałem tych miejsc. Tutaj na przykład fajnie, bo przy okazji jak szliśmy, to tą goblinią jagodę właśnie zebraliśmy. To też właśnie spoko, że tutaj przyszedłem kolejny raz. Dobra, tam... O, smoczy korzeń, zajebiście. A to mi na pewno będzie bardzo potrzebne, jak właśnie niedługo będę tworzył te mikstury na siłę. Więc zajebiście. Ale ogólnie naprawdę, można dużo zdobyć sobie tych smoczy korzeń. W ogóle tu właśnie są zębacze, które chyba jeszcze wtedy nie wybiłem do końca. Więc to też jest okej. Dobra. Tam jest jakaś jaskinia, ale chyba zawalona. Ale dobra, spoko, weźmy sobie to. Wszystko, zaraz się uleczymy. Szczaw królewski, fajnie, bo... Smoczy korzeń i właśnie jakaś tam mikstura... Nie mikstura, tylko jakieś ziele będzie też chyba potrzebne do tworzenia tych mikstur stałych. Właśnie chyba też szczaw królewski. Takie mam wrażenie. Więc... Dobrze właśnie zbierać. No ogólnie wszystko trzeba właśnie tak to zbierać, ale... Dobra, to jest zawalona jaskinia jakaś. No dobra, spoko. Szczaw królewski, zębate ziele. Chyba właśnie tak, szczaw królewski będzie też potrzebny do tworzenia tych mikstur stałych. Z tego co dobrze pamiętam. No chyba, że tutaj coś jest inaczej zmienione, więc... Więc tak, to nie wiem. Ale no dobra, zobaczymy i tak jeszcze ten troszkę... Drogi mamy. Do zrobienia, żeby właśnie zrobić tą alchemię na mistrza i te... W ogóle tam jakiś gość stoi i te mikstury. Zaraz sobie go ogarniemy. Bo jego chyba tutaj nie było, tak mi się wydaje. Jak szliśmy ogólnie. Dobra, chyba tutaj już nic nie będzie, ale tutaj jeszcze może. Co, jakieś zielska? Dobra, weźmy to oczywiście przy okazji. Coś tam nam się przyda. No jest jakiś gość. No i zobaczymy, co on tam nam ma do powiedzenia. W sumie chyba go wtedy tutaj nie było. Figaro? Ej, znamy go chyba. Tak, to jest był ten gościu z miasta, który pomógł nam chyba z takim jednym gościem. O postępie? Co to jest? Jakaś księga? Z takim jednym gościem, jak czeladnika robiliśmy chyba, to wtedy on nam chyba pomagał z tym. Więc w sumie śmieszna akcja, że on tutaj jest. Co to jest o postępie? Tutaj. List traktuje o postępie medycyny, a raczej jego braku. Doświadczenie plus 50. Kiedy ostatnio słyszałeś o postępie medycyny? Nowym lekiem, nowych metodach czy wnikliwych badaniach ludzkiego organizmu? Czy naprawdę większość społeczeństwa uznała, że zdolności magiczne rozwiązują wszelkie kwestie medyczne?
Może to część większego spisku. Może magowie w ten sposób chcą nas kontrolować. Miecz piecze nad nami. Z drugiej strony przecież jest ich zbyt mało, by mieć wpływ na działanie wszystkich ludzi w całym królestwie, czy nawet na samym kontynencie. Rozważam podróż po obrzeżach Królestwa Myrtany i wioskach, gdzie ci przebiegli magowie nie zasiali jeszcze swojego ziarna prawdy. Lokalni cerulicy i medycy muszą mieć jakieś własne metody na radzenie sobie z chorobami i ranami. Może wśród tej pierwotnej wiedzy medycznej znajdę coś, co magowie skrzętnie przed nami ukrywają. No wiadomo, teorie spiskowe nawet w grach się pojawiają. Różnie to bywa, no ale czasami teorie spiskowe się sprawdzają, więc spoko. Tu jest ta kopalnia królewska właśnie przy której byśmy może, to znaczy Gidieraxus, przy której byśmy może w sumie w końcu mogli kopać. Mamy 69% pozyskiwania zasobów. Więc może byśmy mogli, ale nie chce mi się w sumie teraz tego robić. Skupmy się na tym, co robimy, czyli na tym XP-nu troszkę. Więc taki w sumie bardzo luźny będzie ten odcinek. XP-nie, no ale właśnie niby jakieś tam zadania też mamy, które na pewno by nam dały sporo expa, więc nie skupiajmy się tylko na tym XP-nie, bo właśnie myślę, żeby zrobić te dwa questy od Gildii Kupieckiej, które w ogóle tam były z rozdziału drugiego. Z Szermierza i Stropiciela właśnie. Więc fajnie by było też to zrobić, bo pewnie jakieś... Nie wiem, czy może nagrody, może nie, ale jakieś... Exp może też fajnie wpadnie za to. Więc zobaczymy. Jakieś krwiopijce też się tutaj widzę pojawiły. Dobra. I tutaj właśnie było to miejsce, gdzie schodziliśmy na dół i tam wtedy odpuszczaliśmy sobie z pewnymi potworami, więc fajnie by było w sumie tutaj wrócić i jeszcze raz sobie zejść tam na dół. Tak, widzę, że właśnie te na przykład obalone drzewa czy coś, to się zresetowało po chyba trzecim poziomie, to znaczy rozdziale. Więc to się resetuje, chyba te złoża tak samo. Nie wiem, czy z wędkarstwem też tak to się dzieje, ale być może. Bo właśnie to na pewno tutaj niektóre drzewa, co tutaj były już obalone, to właśnie sprawdzaliśmy, więc chyba to się odnowiło. Dobra, i to chyba się tutaj szło jakoś. Tak, tutaj. I w ogóle przecież mogliśmy tutaj jakoś wchodzić. Wtedy tego nie zrobiłem. No właśnie. Ej, tu jest jakieś wejście. A ja to ominąłem wtedy. Pewnie będzie zamknięte. Ale chyba wiem. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. To jest do tej... To jest chyba te same wejście, to znaczy z drugiej strony. Tam, gdzie był ten niedźwiedź i te wodospady. Tak mi się wydaje. O ja pierdzielę, ale spadłem. Dobra, ale żyjemy. Tutaj mi się wydaje, że to jest chyba to miejsce. W ogóle tutaj widzę, że... Serio, tych błotniaków też omijałem? Chyba tak. No widocznie jak są. No dobra. No to jednak będziemy mieli więcej troszkę expa. Z nich. I tam dalej właśnie też... Jakieś były. No nie no, naprawdę będziemy mieli tutaj sporo expa. Dużo tutaj zostawiłem, więc... One w takim tempie, to ten w ogóle nie miał 100 HP. Ten w ogóle w takim tempie, to zanim by doszły do nas wszystkie, to zdążyłem pojedynczo ubić. Dobra, i w ogóle też przy okazji... Nie no, telekinezą chyba tu ujechałem w tej wodzie, ale zobaczymy jeszcze raz sobie tam pójdzie, tylko... Najpierw tutaj jeszcze pójdźmy. Ta, są te bestie. Te leśne chyba. Które właśnie zostawiałem sobie wtedy, bo myślałem, że będzie jakieś... Że będzie więcej po prostu trofeów z nich. I tam dalej też nie byłem. Więc w sumie ciekawe. Dobra, z nimi sobie naprawdę radzimy. Więc zluz. Po 240 expo to daje, naprawdę jest dużo. Pół poziomu, można powiedzieć, że już mamy 48%. Wargi są. Coś tam jeszcze jest. Czyli fajnie. Będziemy mieli też wargi do wybicia. O, mamy wydobywanie teraz 71%. Ciekawe właśnie, czy już po tym progu byśmy mogli tam... Ale w sumie no, ciekawe, ale nie chcę jak na razie tam iść w sumie. Tutaj coś jest? To był ten troll. Kurde, ale z trollem to nie, no wątpię. No też oczywiście są jakieś taktyki na niego. Niby tam atakować i...
obracać tak, żeby w plecy go później bić, no wiadomo, jakiś tam, ale czekajcie, to jest ten już właśnie ten zwykły trochę. W ogóle ile my ubijemy? Jeżeli byśmy, czekajcie, uderzali. Nie no, a nie, w sumie jak klikamy S, on chyba nas wtedy nie trafia. Ale jest twardy. Tak, on nas wtedy chyba nie trafia. S? Tak. Nie gadajcie, że sobie stronę też pochodzę. S? Tak. Chyba to tak działa. Tylko już wiadomo, trzeba w odpowiednim momencie, bo jak... Bo jak, kurde, odpuścimy, no to... Nas wtedy trafi. Najlepiej to było go przycisnąć. No właśnie. Przycisnąć. Żeby on nie mógł się ruszyć. A my byśmy go w plecy na przykład właśnie uderzali, no tak. Najlepiej by było najszybciej, ale... Kurde. No jest to taktyka, jednak nie wiedziałem o tym chyba. Ale nie machaj tak, proszę cię, Marvin. Nie w takim momencie. Ja pierdzielę, no ale... Odpuścimy sobie go. Zapisywałem? Tak, zapisywałem chyba. Tak, dobrze. Można by było się z nim pobawić, bo... W ogóle co tam leży? Zmniejszenie potwora? Byśmy mogli tym go zniszczyć. Ciemny aloes. Można by było się właśnie z nim pobawić, bo prawie pół HP mu chyba tam zjechałem. Takim właśnie sposobem, ale... Zostawmy go. Dajmy mu spokój, niech sobie jeszcze pożyje. Goblinie jagody, dobra. I tam się te wargi zaczynają. Dobra, pojedynczo to spoko. Widzę, że tam ich jest naprawdę też już sporo. Ciekawe właśnie, czy w ogóle tutaj te wargi były poprzednio. Ja chyba ich tutaj nie widziałem, jak chodziłem. No ale nie mam pewności, no może były po prostu. Tak, może daleko nie szedłem. W ogóle ciekawe, co my tam znajdziemy. Tam jest jakiś grób chyba. Ale tam dalej też coś będzie chyba. No jak nic nie będzie, to i tak spoko, bo... poekspimy nieźle. I właśnie też ciekawimy zadanie, bo wtedy ostatnio w poprzednim odcinku robiliśmy ucieczkę. To zadanie z tym gościem, z przystani łotrów, żeby tego niewolnika uwolnić. I ciekawe, czy ten gościu, który był jakby jego szefem tego niewolnika, będzie nam coś mówił, bo my go wtedy wzięliśmy do naprawy palisady, kurde. No i ciekawe, no na pewno będzie coś gadał, że gdzie on jest i tak dalej, więc no też będę musiał to sprawdzić, żeby kurde się nie wpierdzielić w jakieś kłopoty. No zobaczymy, zobaczymy. Też mnie to w sumie naprawdę ciekawi. No i dostaliśmy też to zadanie uprowadzona. Przy stanie łotrów widziałem jakąś dziewczynę zamkniętą w klatce. Kto wie, czy to nie Lena? Ej, właśnie. W tej klatce, w której obok też ork był nawet. Gregor nie chciał mi wtedy powiedzieć nic więcej. Może Oskar będzie coś wiedział. Czyli to jest powiązane zadanie z przystanią łotrów. Fajne. Czyli będziemy mogli sobie tam iść. Czy tutaj jest jakaś jaskinia? Tak, jaskinia. Cieniostwór. Sposób na cieniostwora ciekawy jak jest. Czy też może tak jak na niedźwiedzia? Bo on niepodobnie chyba... Podobnie dość tak chyba biją. No zobaczymy. O kurde. Na cieniostwora. A nie na dwóch. Ciekawe, czy jeden idzie? No pewnie idą dwa. Poszedł spać. Kurde no. Ale tamten gdzieś? No nie gadajcie. Nie! Nie. Ja pierdzielę. To jest do zrobienia. Już go prawie miałem. Dlaczego on przyszedł nagle? To jest do zrobienia. Ja to muszę zrobić. Ale wyciągnąć je teraz pojedynczo będzie ciężko. Może być ciężko naprawdę, ale widzicie, kurde no, jeden na jeden. O, idzie jeden chyba.
Może się nam uda, dobra. C i V, coś takiego właśnie jak niedźwiedzia. I tutaj ja w ogóle... Dobra, on nam... Jest to do zrobienia. Troszkę inaczej jednak. Naprawdę, troszeczkę inaczej niż z niedźwiedziem. Chyba trzeba szybciej naciskać te przyciski. Takie mam wrażenie, te boczne właśnie, bocznego ciosu. Nie, panowie. Ale da się to zrobić, no za pierwszym razem naprawdę. Już bym go pokonał, tylko że właśnie przyszedł ten drugi. Szkoda. Dobra. Co ty robisz? Panie cieniostworze, chodź tutaj do mnie, przeskoczysz? Ale się wspina, ale się wspina i nie może się wspiąć. Dobra, biegnie do mnie. Zepsuł się chyba. Czekaj, czy nas tak uderzy. Dobra, dawaj, gościu. Dobra, jest, chyba nam się... Znaczy, no, uda, no zobaczymy. Nie C, V. Nie no. Ja pierdzielę, dlaczego za pierwszym razem tak mi dobrze z tym poszło? Nie no, trzeba to wyczuć. Inaczej by było, jakby tam jeden był sam, to bym się od razu w niego wpierdzielił i bym walczył, ale... Dobra, no biegną dwa, no kurde, przedtem ten jeden się odpalił, no... Kurde, no tak ciężko. Dobra, idzie jeden, w sumie moglibyśmy tutaj zapisać. I próbować. Ale dlaczego? On nie odbiega od naszego ciosu teraz. No nic, spróbujemy dalej, zobaczymy, może się uda. Idziemy stąd. Da się to zrobić, ale naprawdę nie chcę już mi się tego robić. Szkoda mi czasu. Serio, szkoda mi czasu na nagraniu. Jeżeli właśnie bym nie nagrywał, chyba bym sobie próbował do skutku, naprawdę. Ale szkoda mi czasu, jednak wrócimy tutaj. I tak będziemy mieli do czego wracać, bo tam też jeszcze z drugiej strony ten troll jest. Mieliśmy tą wodę sprawdzić. Ale dobra, sprawdzaliśmy przecież też ostatnio to. Wracajmy. I myślę, że możemy sobie takie koło zrobić. Teraz w stronę chyba miasta będziemy mogli się udać, powiedzmy. I takie koło sobie ładne zrobimy. Kurde, no naprawdę z tym cieniosforem tak było blisko. Na początku, za pierwszym razem, jakbym go ubił, ten drugi musiał przyjść. Jednak nie można tak szybko, często uderzać. Tylko jednak naprawdę trzeba wyczuć. No nie, to jest wszystko właśnie kwestia wyczucia. Tak jak z niedźwiedziem. Z niedźwiedziem ogólnie łatwiej mi poszło o wiele. Tak jak właśnie też z cienosforem. Łatwo będzie można to wyczuć. Z trolem też, okej. Trzeba właśnie w odpowiednim momencie S naciskać. I też to łatwo można dość ogarnąć. Ale no wiadomo, szkoda mi czasu. Mógłbym to niby pociąć i wtedy, kiedy mi się uda to wrzucić, ale no... Bez przesady. Jest jak jest. Wrócimy silniejsi po prostu. Może na inny sposób się nam będzie jak to wtedy udawało to zrobić. Na ten normalny, jak będziemy na pałę lecieć. Dobra, zobaczymy. Nieźle widzę, że naprawdę za każdym razem samolotki żelazne nam wpadły do ekwipunku. No to też właśnie to wydobywanie polega na tym. To znaczy dzięki temu, że mamy więcej tego wydobywania, to już właśnie nam tak często to wlatywało. Można było się tego niby też uczyć u kogoś tam w mieście za złoto. Bez żadnych punktów nauki. Za samo złoto właśnie. Do 90% chyba procent wydobywania. No wiadomo, tak to wtedy byśmy zaoszczędzili tego z tych złóż, bo czasami tak to nam wtedy nie leciało nic z tych złóż. A tak to jakbyśmy mieli od razu wyuczone, no to więcej byśmy tego wszystkiego wyciągnęli ze złóż, na przykład żelaza. Ale no już jak w sumie mamy te 71%, no to myślę, że
Nie opłaca się. Tam był ten troll jedynie w sumie w tym lesie, więc tutaj chyba się nic nie zrespiło. Jesteśmy naprawdę blisko miasta i w sumie jesteśmy jak blisko miasta. Są te polne bestie jeszcze. To myślę, że możemy iść sobie zacząć może tę misję chociaż. Którąś tam, na przykład na tropiciela czy na szermierza. No i zobaczymy, czy właśnie... Co tam w ogóle będzie w tej misji. No bo to jest... Tam jest cieniostwór. No bo to jest właśnie... Tak sobie pomyślałem, kurde, może z nim spróbować, bo on jest tutaj pojedynczo. No i właśnie... Bo one były te misje z rozdziału drugiego, więc będzie można zobaczyć. Zapiszmy. Dobra, mamy jeszcze trochę czasu oczywiście. No spróbujmy, zobaczymy. Nie no, trzeba to... Nie no, ale jest ciężej, naprawdę. Nie ma co. Odpuszczamy. Wróćmy do tego miasta właśnie. To znaczy idźmy do miasta. I do gildii kupieckiej. Zapytamy się o to jedno zadanie właśnie i zobaczymy, co tam będziemy musieli zrobić. No bo na pewno tam jakiś exp wpadnie za to. Może też jakaś nagroda ciekawa będzie. No ale tak to pobocznie i tak sobie będziemy expić przy okazji właśnie, wiadomo o co chodzi. Mamy 62%. No w sumie... Dużo nam nie zostało, żeby te dwa poziomy wbić. No tak można powiedzieć, że już półtora poziomu. Więc jakieś tam questy właśnie wpadną. Więc... Dodatkowo jakieś tam właśnie exp będzie, no to... Będzie spoko w ogóle. A nie. Tutaj stał taki strażnik, myślałem, że to był ten z imieniem, a on jest tam po prostu. Przy tamtym ranie, pomyliłem się. Więc właśnie jakiś exp wpadnie. Z tego też. Jakiegoś tam właśnie zadania i będzie powinno być spoko. W ogóle zacina mnie, nie wiem, jakoś tak dziwnie. Cofa mnie. Jakby mi ping skakał. FPS-y takie no, zmniejszyły się oczywiście. Koniec Araxos, w końcu na ciebie wpadłem. Zaprowadź mnie do wilczego leża. Gildia jest tuż obok, tam zapytaj. Moi koledzy na pewno się tobą zajmą. Dzięki wielkie, w końcu ktoś pomocny. 150 expo przy okazji. No właśnie, przecież czemu on nie może się tych gońców pytać? I musimy teraz zapytać się o... Garrosa albo o... Czekajcie... Adelarda. I oni powinni dać mi właśnie zadanie. Wiem, że tutaj na początku chyba ktoś był. Garros, o. To jest chyba pewnie od tropicieli, a... Adelard to jest właśnie od szermierzy, zapiszmy. No i zobaczmy, co to będzie w ogóle za zadanie. Bo ono niby jest już odpalone chyba. Ale no. Polowanie, czy właśnie ciekawe, czy oni nas mogą więcej uczyć. Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Jeśli będziesz pamiętał o złocie, to tak. Ale nie, nie możemy się uczyć. No róbcie nas fora niby. Ale nie, bo mamy właśnie punkty, musimy odkładać na alchemię. Chcę odebrać nagrodę za upolowaną bestię. Tu też raczej nic takiego nie mamy, więc dobra. Przyszedłem po zlecenie. Już od jakiegoś czasu jesteś w gildii i chcesz sobie dorobić, co? Dobrze. Kiedy moi tropiciele wykonują zadania w terenie, zdarza im się zbierać mnóstwo przeróżnych roślin. Większość po prostu sprzedajemy alchemikom. Bo co innego z nimi zrobimy? Potrzebujemy jednak stałych dostaw mikstur. Czy to leczniczych, czy jakoś zwiększających umiejętności chłopaków. Właśnie dlatego chcemy nawiązać współpracę z Ramchą. Nikt w mieście nie robi lepszych wywarów od niej. Rozmawialiśmy z nią w tej sprawie. I stwierdziła, że zgodzi się podpisać kontrakt. Ale musimy jej pomóc w jakiejś eskapadzie. Co to za eskapada? Nie wiem. Musisz ją zapytać. Biorąc pod uwagę jej fach i to, jak się wyrażała, będziesz musiał wyjść gdzieś poza miasto. Ta pomoc to jedyny warunek? Jedyny, o jakim do tej pory mówiła. Mam nadzieję, że nie wymyśli czegoś nowego.
bo nikogo przecież nie będziemy błagać o współpracę. Na wszelki wypadek wykonuj jej polecenia tak, żeby nie miała wątpliwości co do jakości naszych usług. A jak coś się jej stanie? Lepiej, żeby tak nie było. A jeśli już, to nie z twojej winy. Araxos musi mieć czyste ręce. To już wszystko. Lepiej nie każmy jej czekać na samym początku współpracy. I ci pokaż, do czego zdolna jest gildia. Dobra, współpraca z Ramchą, ale... gdzie ona była? Garrus zlecił mi zorganizowanie współpracy Araxos z alchemiczką Ramchą. Będę musiał jej pomóc w jakiejś wyprawie. Pora by pytać się o szczegóły, ale... gdzie ona była? Kurde, Ramcha. Mapa? Ale nie tą. Po prostu mapę w sumie miasta i tam jak będzie jakiś alchemik oznaczony, to być może to będzie to. Mapa miasta Rholos. Jakiś alchemik. Jest tutaj coś blisko, na dole i po prawo. Dobra, no będziemy mogli to ogarnąć. Tutaj coś jest i zaraz jakbyśmy skręcili w prawo. Chyba, że w prawo to będzie. Czekajcie, no spójrzmy, no są te blisko dwa miejsca od razu. Tutaj właśnie był jakiś alchemik. Odłamek świata. No, nie wiem, na górze to było? Ktoś tam siedział? A nie, to był ten od czeladnika, to był ten herszlik, dobra. To nie. Czyli dobra, wróćmy się i tam skręćmy w lewo. I zaraz tutaj ona, to znaczy no, kolejny alchemik powinien być. A nie, to był ten kurde cyrulik, czy jak on tam miał. Kurde, nie chciałem tego, chciałem mu dać hajs, ale dobra. To był ten cyrulik. A cyrulik to nie był ten. Rozumiem. Czekajcie, a dalej? Czyli to mamy ogarnięte. Te dwa miejsca, jeżeli byśmy skręcili... Jest jeszcze chyba jedno miejsce z alchemikiem. Widzę. Dobra, bo nie mogę przejść. Pójdźmy tutaj. Nie, naprawdę, coś mnie... To nie są lagi, tylko ciągnie mnie do tyłu coś. Dziwnie się biega. Nie rozumiem tego. Chyba lepiej. Wiesz. Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. I tutaj właśnie była jakaś chyba... Tak. Tu coś było, ale czy to będzie ona? Ciekawe. Pracownia zielarska. Fada tu jest. Gdzie jest Ramcha? Nie mam pojęcia, gdzie mogę ją znaleźć. Więcej tych ikonek nie ma chyba. Nie ma więcej tych ikonek. Alchemika. Chyba, że ona gdzieś jest poza miastem. Dobra, w ogóle i to ile mamy czasu? No, nie bardzo. Dobra, w sumie tak to może ja sobie, akurat jak będziemy kończyć, to już skończymy. Tak to właśnie sobie jej poszukam i właśnie w kolejnym odcinku sobie akurat ładnie zaczniemy z tym zadaniem. No i powinno być spoko. Ładnie sobie zaczniemy właśnie w kolejnym odcinku z tym zadaniem, być może nam się uda zrobić też od razu te drugie. Jakby się tak ładnie ułożyło, czyli jak na razie to myślę, że możemy skończyć, ja sobie ją znajdę i będziemy zaczynać pewnie to zadanie. Także kończymy, jak na razie, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.